Rozmowa niezależna, Jacek Sobala, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest główny ekonomista SKOK-ów Janusz Szewczak. Kłaniam się, dzień dobry. Witam serdecznie. Panie Januszu, jesteśmy świeżo po obejrzeniu konferencji Donalda Tuska. Stopa bezrobocia w lutym to jest 14% z tego, co kojarzę. Chciałem zapytać, czy na Pana też tak dobrze działa wiosna, jak na Pana premiera? No, Pan premier teraz po prostu przestał się zajmować problemami wewnętrznymi, krajowymi. Zajmuje się światową polityką na szczeblach dyplomatycznych. W związku z tym z pewną ulgą na twarzy widać wypowiada się o potrzebie niezależności energetycznej Polski, o przyjaźni z Angelą Merkel i z polsko-niemieckiej. Dowód tej przyjaźni leży na dnie Bałtyku. No właśnie, mam nadzieję, że jutro jak pani kanclerz przyjedzie do Polski, to ze względu na te bardzo dobre stosunki polsko-niemieckie, tą przyjaźń, premier Tusk namówi panią kanclerz, żeby zatkała tą rurę pod Bałtykiem, żebyśmy do tego Świnoujścia mogli dużymi statkami na przykład wpływać, bo tam się buduje gazoport już wiele lat, jest nadal opóźniony. Podobno ma działać w przyszłym roku. Pan premier coś marudził o gazie łupkowym? Tak, nawet dzisiaj po 7 latach... Czy ta niezależność energetyczna ma być taka absolutna, pełna i w ogóle... Tak, tak, tak. Dostrzeżono ten wielki atrybut, ten wielki walor Polski, jakim jest gaz łupkowy. Po 7 latach rządów tej koalicji przygotowano wreszcie projekt ustawy o wydobyciu gazu łupkowego i opodatkowaniu firm. No, przypomnijmy, to jest projekt ustawy, on, to jeszcze daleko do działających przepisów. A czy pan zwrócił uwagę na to, że jeżeli ja dobrze zrozumiałem słowa pana premiera, bo może źle, dlatego proszę o doprecyzowanie. Czy to samorządy mają teraz sfinansować wydobycie gazu łupkowego? To znaczy, jeśli się tam okaże, że są jakieś koszty środowiskowe z tego tytułu i tak dalej, no to wtedy ten obowiązek spadnie. Mamy bardzo bogate samorządy. No tak, tak, nasze samorządy są, że tak powiem, na skraju bankructwa w dużej mierze. Zadłużone na prawie tam 65, niektórzy mówią 70 miliardów złotych już w tej tak, chwili. Tak, cóż to jest. Zwłaszcza, że jeszcze niektóre nie pospłacały tych stadionów i różnych ośrodków spa i tych basenów. To jest właśnie stać się na to, żeby ten gaz łupkowy teraz dofinansować, zdaje się, w 40%, tak? Nie, to jest skala opodatkowania. Te 40% to jest, powiedzmy, taki poziom opodatkowania, jaki będzie dotyczył firm wydobywających gaz łupkowy. Trochę to późno jest, bo trwoga, larum grają. Rosjanie najprawdopodobniej, jeśli te sankcje będą kontynuowane, zakręcą kurek z gazem. Gazoport jest niegotowy, w związku z tym katarskie statki z gazem nie mogą dopłynąć. Rura leży na dnie Bałtyku, w związku z tym też jest kłopot, żeby nad tym przepłynąć. Podobno jesteśmy już samowystarczalni, premier mówił gazowo, bo mamy i zapasy, i mamy podobno złoża własne gazu konwencjonalnego. No aż dziw, żeśmy go nie wydobyli, że nie eksportujemy. To wszystko jest jedna wielka paranoja po prostu. Te zapóźnienia, te błędy popełnione, to lekceważenie tych uwag i wniosków opozycji, jakie przecież płynęły w stronę rządzących, że tam za wschodnią granicą dzieją się rzeczy poważne, o bardzo negatywnych konsekwencjach, niebezpieczne również dla Polski. Ja zaraz te konsekwencje zapytam, ale chciałem jeszcze wspomnieć, bo taką rozmowę z panem pamiętam, tę w studio odbytą, którą zatytułowaliśmy "Kupujcie konserwy, zróbcie jakiś zapas". Tak, i lampy naftowe, tak mówiliśmy wiele, wiele miesięcy temu o tej sytuacji. Czy po tej konferencji pana premiera Donalda Tuska to pana posłanie do narodu jest aktualne? Ta konferencja, bo taka biła, nie wiem, taka luta optymizmu z pana premiera biła. Tak, 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 jakby to Polska dysponowała tymi lotniskowcami, tudzież tarczą rakietową. Moim zdaniem ta konferencja nie uspokaja, dlatego że tak naprawdę my nic tu nie mamy właściwie do powiedzenia. Te karty rozdaje zupełnie kto inny. A przecież Krymu już nie ma, tak? Pomówmy tak, się. Tak, tak. Mówiliśmy o tym też chyba 2 miesiące temu, że Krym będzie stracony dla Ukrainy. To już widać. Tam jest w tej chwili ogłaszana w Kijowie częściowa mobilizacja. To wszystko jest naprawdę niesłychanie niebezpieczne, choćby ze względów
kryzysów finansowych. Przecież tam są nadal polskie firmy. A co mają zrobić te polskie firmy? Ja od dłuższego czasu apeluję, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak i Ministerstwo Gospodarki powinny były przestrzec polskie firmy, żeby jednak się zdecydowanie wycofać stamtąd i ochronić ten swój majątek czy środki. Nie, no to się łatwo mówi wycofać, no ale nie jest jakakolwiek alternatywa? No jest. Alternatywa jest taka, że... Przyjdą, zabiorą. Tak jest. Prezydent Rosji wyraźnie powiedział, że jeśli te sankcje będą w stosunku do Rosji nadal kierowane, to jest gotowy projekt o nacjonalizacji tych przedsiębiorstw i wtedy po prostu nawet śrubki się stamtąd nie da wywieźć, nie mówiąc już o pieniądzach. Dlatego ja radziłbym, jeśli ktoś chciałby tych rad słuchać, to radziłbym zdecydowanie jak najszybciej się wycofać z Ukrainy, bo tam na pewno się nie da prowadzić przez najbliższe lata biznesu normalnego, ale również firmy polskie działające w Rosji mogą mieć poważne konsekwencje. Rozmawiam z przedsiębiorcami na ten temat, którzy tam mają właśnie interesy, to oni mówią tak, że liczą na to, że Zachód jednak nie pozwoli, jeżeli chodzi o tę Ukrainę zachodnią, centralną, że Zachód jednak nie pozwoli Ruskim tego tak do końca rozebrać. Czy to jest taki optymizm i to, że oni chcą uwierzyć w to, że nie spełnią się te czarne scenariusze? Moim zdaniem nie ma na co czekać. Pamiętajmy, że w 1939 też niektórzy wierzyli, że obronią nas nasi sojusznicy Francuzi i Anglicy. Oczywiście biznes to nie jest taka prosta sprawa, że jak zamknięcie mieszkania i opuszczenie budynku. Niemniej jednak czasami warto być przezornym i nie być mądrym po szkodzie, a są to przecież poważne kwoty, są to ludzie, są to zaangażowane środki znaczące, kredyty i tak dalej. No, sądzę, że ci, którzy nieco bardziej poważniej i mniej tak nonszalancko podchodzą do sprawy, powinni bardzo poważnie rozważyć. A czy to wycofanie też nie uderzy w nas przy okazji? Bo oczywiście, że uderzy. Rozmawiamy o sankcjach, prawda, dla Putina. Nasza wymiana z Rosją to jest tam, zdaje się, 1,2 miliarda. Samej żywności, to jest sama żywność. Żywność to kilkaset milionów. Tak, to jest owoce, warzywa, mleko, tak. Przetwory, sery. Nie, więc to są oczywiście gigantyczne pieniądze, ale przecież to jest również kwestia olbrzymiego handlu w zakresie nośników energetycznych, czyli ropa naftowa, gaz. Więc to są fundamentalne. Zresztą premier Tusk na dzisiejszej konferencji powiedział, że planowane było wielkie ożywienie gospodarcze, jeśli miało być świetnie, spodziewamy się, że będzie świetnie z polską gospodarką, chociaż no może nie będzie tak świetnie ze względu na te wydarzenia na Ukrainie. To dzisiaj powiedział premier, czyli te bajki o tym, że będzie 3,5% wzrost tam, prawda, czy nawet 4%, jak tam, nie wiem, minister Rostowski, który zawsze się mylił. A pan bardzo ceni pana ministra Rostowskiego, pan też tak, przepraszam bardzo, pana ministra Rostowskiego ceni, bo z tego, co pan premier opowiadał, to wynikało, że w zasadzie pan minister Rostowski jest tak wyjątkowym człowiekiem, że powinien kandydować do Kongresu USA, nie tylko do Parlamentu Europejskiego. Ja myślę, że najbardziej ministra Rostowskiego cenią lichwiarze w londyńskim City, czy bankierzy nowojorscy, bo przecież tak fantastycznych osiągnięć w zadłużaniu Polski i Polaków to nikt nie miał, żaden minister finansów. No prawie 400 miliardów złotych przybyło nam nowych długów. Całkiem serio i poważnie. O czym to dla pana świadczy, jeżeli Donald Tusk z niczym niezmąconą miną mówi o tym, że premier Rostowski, człowiek godny zaufania, o najwyższych talentach ekonomicznych i tak dalej. To świadczy, że albo pan premier Tusk nie ma bladego pojęcia o sytuacji finansów publicznych w Polsce i związanych z tym problemów, albo w żywe oczy na murze opowiadając bajki o królu, który jest po prostu nagi. Panie Januszu, sprowadzając rzecz do takiego meritum, który każdy człowiek prosty zrozumie, co trzeba robić w tej sytuacji? Kupować dolary czy gromadzić zapas słoniny i kaszy? Oczywiście ludzie nie lubią, jak są straszeni. Złoty się osłabia, przepraszam. Oczywiście. No tak jest. Złoty oczywiście. Się osłabia. Fakty są największy bezwzględne. Problem, no niestety, mogą mieć ci, którzy mają ten kredyt we franku szwajcarskim, dlatego że w razie różnych rozruchów, wojen, rewolucji i tak dalej, wszyscy uciekali do tej bezpiecznej przystani, czyli do Szwajcarii. Czyli do franka szwajcarskiego. No już dzisiaj widać te ruchy w kierunku 3,50, prawda, za znaczące, ale to przecież nie musi być, na razie sytuacja jest prawie, że jeszcze można powiedzieć, w miarę normalna. Więc tu jest poważny problem, jak ci ludzie będą sobie z tym radzili. A to czy będzie na poziomie euro tam ponad 4,20?
No w razie pogłębienia się tego konfliktu, eskalacji na Ukrainie czy jakichś rozruchu walk, myślę, że to jest absolutnie możliwe, że to frank mają będzie zrobić ludzie, którzy mają te kredyty w tych frankach właśnie? No niewiele. Stąd też były inicjatywy podejmowane m.in. przez senatora PiS-u Grzegorza Biereckiego o tym, żeby jak najszybciej rozwiązać ten problem, żeby mogli Polacy przewalutować te kredyty, prawda, jakoś ich ratować, bo to jest 700 tysięcy osób wraz z rodzinami, 1,5 miliona Polaków. To jest problem absolutnie fundamentalny. Tu polski nadzór finansowy to się bardziej martwi o te banki, które pożyczały te pieniądze, a nie o tych Polaków, którzy mają te długi, ale to nie jest jedyny problem. Mamy całe pasmo wschodnie Polski, czyli gdzieś od Podlasia po Podkarpacie, gdzie egzystują małe rodzinne firmy, setki, tysiące tych firm, które no, handlowały z Ukrainą czy mięsem, czy wędliną, czy odzieżą, czy meblami. I właściwie to wszystko się załamało. To jest na granicy załamania, jeśli się nie to tak będzie wyglądać, jak wygląda, to niewątpliwie te biznesy padną, a to są tysiące miejsc pracy, to są ludzie, którzy no, są podstawą jakby biznesu na Podlasiu, na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu. Tu w ogóle się tym nikt nie zajmuje dzisiaj. Proszę popatrzeć, mówimy o jakichś tam, prawda, wielkich wydarzeniach, jaki to my jesteśmy rozdającym wielkim karty premier Tusk, jakim wielkim politykiem, a o tych, no, o tych sprawach przyziemnych nikt nie mówi. Przez te media przychylne rządowi, takie łagodnie nazwijmy, jest pozycjonowany jako taki mąż stanu opatrznościowy, który teraz tutaj będzie ratował nie tylko Polskę, ale również i Europę, świat cały, jeżeli chodzi o pokój na świecie. Tak. No ja myślę, że zamiast myśleć pan premier o kawiorze i o Nagrodzie Nobla, powinien pomyśleć o polskim schabowym, bo mamy dramatyczną sytuację producentów wieprzowiny w Polsce, z blokady związanej z tym afrykańskim pomorem świra, ale również z ograniczeniami w eksporcie. Czy ta informacja o tym, że Unia Europejska zamierza wprowadzić przymusowe kontrole, za które producenci żywności będą musieli płacić, do tej pory to było tak, że państwo płaciło za na przykład te kontrole weterynaryjne, czy to spowoduje pana zdaniem wzrost cen żywności? Oczywiście tak. To jest dodatkowe biurokratyczne obciążenie finansowe, ale to idzie w kierunku tego, czym się ten rząd zajmuje. Ten rząd również rozważa możliwość opodatkowania napojów gazowanych, zawartości cukru w niektórych napojach czy produktach. No, widać, że po prostu to jest rozpaczliwe, dramatyczne poszukiwanie jakichś pieniędzy w sytuacji, która już dzisiaj jest bardzo trudna, bo wspomniał pan redaktor o tych 14-procentowym bezrobociu, o którym mówi się, że to już taki wielki sukces, że będzie tylko lepiej. Minister Kośniak-Kamysz jest pełen optymizmu, no, właśnie, ale ja że myślę, będzie odwilż. Ale ja myślę, że on jest, ale będzie odwilż. Tak, ja myślę, że minister Kośniak-Kamysz z PSL-u jest pod wpływem tej polityki zatrudnienia działaczy, rodzin działaczy politycznych PSL-u w Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, bo tam się nazwiska powtarzają i adresy zamieszkania tych pracowników. Więc być może, mając to na względzie, że tam się świetnie zatrudnia i rośnie zatrudnienie, prawda? Może mają też na względzie to, że w wakacje znowu wyemigruje od nas 500 tysięcy młodych Polaków. No to się zmniejszy. No to zmniejszy się bezrobocie, prawda? Tym bardziej, że ministerstwo też przewiduje nowe metody liczenia tych bezrobotnych. Czyli to będzie takie liczenie, że niektórych się nie policzy po prostu. No ja myślę, że pan minister popatrzeć powinien na inne wyniki, że dzisiaj na polskiej wsi mamy około 1 miliona bezrobotnych, z czego 500 tysięcy, no to jest jakby przechowywane tych bezrobotnych przez tą wieś. I to są najwyższe wskaźniki od 7 lat. Czyli od 7 lat rządzenia tej partii PSL wspólnie z Platformą Obywatelską mamy jeden z najwyższych wyników bezrobocia na wsi w tej chwili. Więc na wsi, do której trafiają te środki unijne, można bardzo wielu tematach, bo wygodniej jest w tej chwili mówić o Ukrainie i zajmować się. Tak, tak. Myślę, że z wielką ulgą pan premier zajmuje się tymi zagranicznymi sprawami, żeby nie wracać do spraw krajowych. A te sprawy są niezwykle nabrzmiałe i w razie pogarszania się sytuacji politycznej na wschodzie zostaniemy nie tylko rykoszetem uderzeni, ale możemy dostać ciężkim młotem w głowę. Nie ma pan takiego wrażenia, że my w ogóle jesteśmy generalnie wystawiani na strzał, bo tak trochę nas wypuszczają, że
żeby pokazać, że to ci Polacy tak najbardziej się domagają tych sankcji, ale przecież my nie... No bo co, jakie sankcje? No tak, no ale to widać po stanowisku Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec, że oni nie chcą, oni tam mają miliardowe kontrakty. Zaangażowanie europejskich banków, francuskich, włoskich, niemieckich w Rosji się szacuje na 200 do 250 miliardów dolarów. Minister Steinmeier mówi wprost, że nie będzie żadnych sankcji. Tak, no Finlandia na pewno nie będzie tego popierać, ponieważ tam bodajże 70% eksportu fińskiego jest skierowanych do Rosji. Bułgaria już powiedziała, że właściwie oni ich to nie interesuje. Anglicy mają w londyńskim City pieniądze oligarchów rosyjskich, ukraińskich, gigantyczne miliardy. W związku z tym rynek nieruchomości w Londynie właściwie jest zdominowany przez bogatych Rosjan. Też nie sądzę, że się bardzo szybko będą chcieli wysyłać kanonierki. No, także... rosyjska agentura w postaci, nie wiem, choćby takiego pana Dukaczewskiego opowiada o tym, jaki to Putin straszny i żeby uważać, żeby nic nie robić na wszelki wypadek i tak dalej, i tak dalej. Panie Januszu, pan Miłosiek od pytania. Dolary kupować czy słoniny? Ja myślę, że tylko stanowcze zaangażowanie militarne i polityczne Stanów Zjednoczonych mogłoby uchronić nas przed dalszą pogłębianiem się tej... Co pan rozumie przez stanowcze zaangażowanie Stanów Zjednoczonych? No, niewątpliwie jakieś ruchy nie przysłania 2 czy 4 samolotów, czy tam nawet 10, tylko poważniejsze zaangażowanie. A to by z kolei powodowało wzrost znaczenia... Czyli to mówi tak jak eksperci militarni, że tylko wojsko może powstrzymać Putina. Tak mówi jeden z najbliższych byłych doradców Putina, który mówi dzisiaj, że już na te sankcje natury wizowej, jakieś tam konferencji wspólnych, no, czy to że to już jest za późno i że tylko stanowcze posunięcia takie mogłyby powstrzymać przed eskalacją dalszą tego konfliktu. A to wtedy będzie powodować oczywiście, że dolar się znacząco wzmocni. Ale przecież jemu nie chodzi o Krym, jemu chodzi o Ukrainę. No tak, chodzi o pewną geopolitykę, chodzi o pewną koncepcję istnienia Rosji. Na pewno też chodzi o cenę ropy naftowej, dlatego że jak jest kryzys, to ta cena podskoczy do góry. To wszystko ma, a to oznacza nowe miliardy dla budżetu rosyjskiego. Sprawa jest niesłychanie poważna. Ekonomicznie my jesteśmy zupełnie nieprzygotowani na jakąś gwałtowne tąpnięcie na rynkach finansowych czy na rynkach surowcowych. Nie jesteśmy również, można powiedzieć, jakby zabezpieczeni, nie są zabezpieczone te interesy polskich przedsiębiorców. No, polscy przedsiębiorcy są przekonani, że to jakoś przeminie, ucichnie, prawda, i będziemy no dalej tak, robić biznes w Rosji czy na Ukrainie, a wydaje się, że tam przez najbliższych kilka lat nie da się robić normalnych biznesów, a może się zdarzyć, że po prostu ten majątek zostanie nawet skonfiskowany. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę, przestrzegałem przedsiębiorców, kłaniam się Państwu.